Twoje okno się wygięło jak banan i nie wiesz, co z tym zrobić? Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Oknorady, z którego dowiecie się m.in. czy wygięty profil w oknie to wada i powód do reklamacji oraz jak mierzyć ugięcia profili. Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Błaszczyk i witam wszystkich w wideoporadniku portalu oknotest.pl. Wygięte profile w oknach plastikowych to jedna z najczęstszych przyczyn reklamacji. Reklamacji, które mają swoje źródła w okiennym marketingu. Przed zakupem przekonuje się nabywców, że okno to produkt o najwyższych walorach technicznych i wysokiej klasy dzieło sztuki designerskiej. Nic dziwnego, że szczęśliwi posiadacze takich dzieł sztuki czują srogi zawód, gdy stwierdzą, że ich dzieło się wygięło. Gdy od plastikowego okna odetniecie marketing i reklamę, to okaże się być zwykłym produktem przemysłowym, masowo wytwarzanym w powtarzalnych procesach produkcyjnych. Rzeczą użyteczną, potrzebną w każdym domu, ale gatunkowo pospolitą, podlegającą ograniczeniom stosowania, a na dodatek podatną na oddziaływanie różnic temperatur. Plastikowe dzieło sztuki, poddane codziennej obróbce przez słońce, deszcz i wiatr, od czasu do czasu pokazuje swoje brzydsze oblicze. Z punktu widzenia techniki okiennej, ugięcia plastikowych kształtowników okiennych pod wpływem różnic temperatur to nic nadzwyczajnego. Były, są i będą. Kłopot w tym, że w obowiązujących przepisach prawa nie ma żadnych wymagań co do maksymalnego dopuszczalnego poziomu takiego ugięcia ani sposobu pomiaru. Brak przepisów nie oznacza, że każdy ma całkowitą swobodę w ocenie zjawiska. Są bowiem wiarygodne źródła wiedzy technicznej, do których można i warto się odwołać. Zagadnieniem i problemem ugięć profili okiennych oraz odkształceń okien z tworzyw sztucznych pod wpływem różnic temperatur zajmują się dwie normy europejskie, przyjęte do zbioru polskich norm. Norma PN/EN 12608 dotyczy nowych profili okiennych, których jeszcze nie wykorzystano w produkcji. Norma PN/EN 13420 określa sposób badania odkształceń profili w gotowych wyrobach. Obie normy, niezależnie od siebie, przewidują i dopuszczają możliwość występowania ugięć profili okiennych. Zgodnie z treścią punktu 5.3.4 normy PN/EN 12608, błąd prostoliniowości nowego profilu okiennego spełniającego w przyszłym oknie funkcję nośną nie powinien przekraczać 1 mm na 1 metr długości kształtownika. Tym samym w każdym nowym oknie z tworzywa sztucznego rama ościeżnicy, skrzydła lub słupka może być ugięta co najmniej o ten 1 mm na 1 metr długości. Norma PN/EN 13420 dopuszcza z kolei powstawanie ugięć profili stanowiących komponent gotowego okna, ale nie wyznacza żadnych granicznych wartości dla wielkości tych ugięć. Zgodnie z punktem 3.3 normy, jakiekolwiek odkształcenia profili stwierdzone w badaniach, niezależnie od ich wielkości, stanowią jedynie podstawę do klasyfikowania wyrobu jako wrażliwego na odkształcenia. Taka klasyfikacja wyrobu jest możliwa i zasadna pod warunkiem, że stwierdzone odkształcenia powodują jednocześnie pogorszenie podstawowych funkcji okna w zakresie sił operacyjnych albo przepuszczalności powietrza. Tym samym w świetle treści normy 13420 samo ugięcie profili okiennych, nawet takie, które przekracza 1 mm na 1 m, nie jest techniczną wadą okna. Czy kupujący może składać reklamację, nie wiedząc, czy rzeczywiście doszło do pogorszenia sił operacyjnych albo przepuszczalności powietrza? Może, ale musi mieć świadomość, że w ten sposób kieruje spór w stronę oceny wyłącznie walorów estetycznych okna, czyli sprawy nieokreślonej i trudnej do rozstrzygnięcia. W obecnym reżimie prawnym będzie mu łatwiej, gdy spór dotyczy okien producenta lub sprzedawcy, który łowi nabywców na designerski marketing, rozbudzając ich oczekiwania ponad możliwość zaspokojenia. Jeżeli wiadomo już, że plastikowe okna mogą być wyrobami klasyfikowanymi jako wrażliwe na odkształcenia, to czy jest sposób, by zapewnić sobie proste okna? Oczywiście, że jest. W zawieranej umowie zamawiający może określić oczekiwany i maksymalny dopuszczalny poziom ugięć kształtowników oraz sposób, w jaki te ugięcia będą mierzone. Wtedy
Każde ugięcie profili ponad poziom dopuszczony umową będzie wadą podlegającą reklamacji. I to niezależnie od wpływu tego ugięcia na pogorszenie poziomu właściwości użytkowych okna. Mówiąc o dopuszczalnych ugięciach profili w oknach plastikowych, nie można zapomnieć o zaleceniach Instytutu Techniki Budowlanej zawartych w instrukcjach 480/2012 albo 421/2016. W obu instrukcjach Instytut określa jako dopuszczalne ugięcie profili nie większe niż 1,5 mm na 1 metr długości, oddając w ślad za normą 13420, że odkształcenia nie powinny pogorszyć w ten sposób istotnych sprawności działania okna oraz nie mogą wywoływać uszkodzeń elementów, np. wyrywania, uszkodzenia okuć, uszczelek, powierzchni ram albo korozji okuć. Jeżeli połączymy informacje zawarte w normach i zaleceniach ITB, otrzymamy procedurę pomiaru i określenia ugięcia kształtowników w gotowym, zamontowanym oknie. Wyrób musi być zamontowany w otworze okiennym zgodnie z instrukcją montażu producenta. Podczas pomiaru ugięcia okno powinno być zabezpieczone w pozycji zamkniętej i zaryglowanej. Pomiaru dokonujemy poziomicą o długości 1 metra. Wielkość ugięcia mierzymy przy użyciu szczelinomierza. Teraz już wiecie, czy wygięty profil w plastikowym oknie to powód do reklamacji. Wiecie też, jak mierzyć ugięcia profili oraz kiedy są one wadą estetyczną, a kiedy wadą techniczną okna. Żeby nie przeginać z tymi ugięciami na dzisiaj, to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji wideo poradnika Oknorada. Jeżeli chcecie przesłać do nas pytania albo propozycje tematów wartych omówienia, piszcie na adres oknorada@oknotest.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.